Alo, alo, raz, dwa, trzy. Czy jak, czy to się nagrywa, czy to się kameruje? Ej, kamerzysty nie mam ostatnio i se muszę radzić sam. I tak trochę jest to, wiecie. Tak nigdy nie wiem, czy to się nagrywa się, czy to się nie nagrywa, czy dobrze mnie tu oświetla, czy mi się czoło świeci. To wszystko jest, słuchajcie, skomplikowane w pojedynkę, ale dobra, trzeba zaczynać. Siemaneczko, z tej strony Mako i witam Cię w nowej serii na moim kanale. Mało tego, że serii, to jeszcze będzie to cykliczna seria, która będzie się, mam nadzieję, pojawiała co tydzień na początku tygodnia. Myślę, poniedziałek albo wtorek. Jeszcze się zastanowię. W każdym razie pomysł zerżnięty 100% od Kuby Klawiatura, którego namiętnie oglądam, jego techwika. Pozdrawiam serdecznie, natomiast obstawiam, że nie ma szans, że on to obejrzy. W każdym razie bardzo podoba mi się jego format i pomyślałem, że chciałbym robić coś podobnego, tylko że w świecie gamingu. Także w tym materiale, właśnie, jak ja go nazwałem? Czekajcie. Zgrany tydzień. Tak? Zgrany tydzień miał być? Nie wiem, nazwa jest moim zdaniem taka sobie, ale jakbyście mieli jakąś ciekawą nazwę. Na przykład Zagrajnik TV zrobił Zagrajwik. A to jemu to bardzo pasuje, a też zerżnięte od klawiatura, nie tylko jarzne, a co? No, a ja sobie wymyśliłem Zgrany tydzień, bo będziemy mówić o tym, co się działo w gamingu w ostatnim tygodniu. A więc jeżeli jesteś leniwcem, który z jednej strony interesuje się gamingiem, ale nie na tyle, aby codziennie śledzić wydarzenia ze świata właśnie gier i technologii około gamingowej, no to mam nadzieję, że jesteś w dobrym miejscu, bo będę starał się dostarczać raz w tygodniu właśnie taki zbiór informacji, najfajniejszych, najciekawszych, moim zdaniem, newsów tego, co działo się w gamingu w ostatnim tygodniu. A więc zaczynajmy. Ej, tak w ogóle zauważyłem, że jest tu strasznie pusto, że nie wiem, mam tutaj 5 hektarów stołu, na tym stole nic tutaj nie ma. Zazwyczaj są tu jakieś produkty, jakieś, wiecie, jakieś tu słuchawki, jakieś coś recenzuje, coś pokazuje, a teraz tu nie ma nic, nie wiem po co mi ten stół w takim razie. Czekajcie, zrobię coś, żeby było ciekawie. No teraz to jo, można zaczynać. Już w 2020 roku mieliśmy okazję słyszeć o tym, że Ubisoft szykuje giereczki na VR-a. Ja się, szczerze mówiąc, dość mocno jaram. Znaczy, jarałbym się jeszcze bardziej, gdyby nie to, że to Ubisoft. Natomiast jest to firma, która na pewno ma pieniążki i to sprawia, że no, możemy się spodziewać jakiegoś tytułu jakościowo na wysokim poziomie. Więc słyszeliśmy o tym, że będzie Splinter Cell oraz Assassin's Creed na VR-a i do tej pory nie słyszeliśmy nic więcej w tym temacie. Natomiast ostatnio pojawił się post pewnego użytkownika na Reddicie, który mówił, że miał okazję zagrać wersję beta owego Assassina i dowiadujemy się, że Assassin's Creed przyjmie nazwę Nexus. Gra według plotki ma zostać wypuszczona w najbliższych 12 miesiącach. W dalszej części posta możemy zobaczyć gameplay na filmie oraz dowiedzieć się nieco więcej na temat rozgrywki. Między innymi tego, że mamy do dyspozycji miecz, ukryte ostrze, nóż do rzucania, bomby dymne czy kusze. Walka będzie dość zręcznościowa i będzie opierała się na timingach. Zabraknie tutaj otwartego świata. Misje będą liniowe, natomiast mówi się, że obszary misji będą dość spore. Parkour jest, natomiast został dość mocno ograniczony i wystarczy przytrzymać odpowiedni przycisk w trakcie poruszania się po odpowiednich obiektach i postać powinna wtedy zgrabnie się przemieszczać po wszystkich przeszkodach. Myślę, że akurat ten aspekt można byłoby troszeczkę bardziej rozbudować na VR-a i dodać kilka elementów zręcznościowych, no ale zobaczymy, jak to będzie w wersji finalnej. Autor na sam koniec dodał, że można zostawiać mu pytania w komentarzach i on postara się odpowiedzieć na wszystko, co mu ludzie zdadzą, jeżeli będzie oczywiście miał taką wiedzę, więc zachęcam Was do przejrzenia tego tematu, jeżeli interesujecie się tym wątkiem. Odpowiednie linki macie oczywiście w opisie filmu. 27 kwietnia miała miejsce premiera nowego Battle Royale w świecie wampirów, a dokładniej rzecz ujmując Vampire the Masquerade Bloodhunt, tak się nazywa gierka. Gierka była do tej pory w fazie otwartych jakichś testów, sam brałem w nich udział i muszę przyznać, że mimo, że gierka mi się specjalnie nie spodobała, to na pewno wprowadza dużo innowacji do świata Battle Royale, więc jeżeli nie mieliście okazji spróbować tej giereczki, to wyszła ona oficjalnie i jest ona dostępna w modelu free to play. W grze wcielamy się w tytułowe wampiry, wyposażeni nie tylko w broń palną, ale również białą, czy też odpowiednie supermoce. Gra dostępna jest na komputery osobiste na platformie Steam oraz na PlayStation 5. W 2023 planowane jest również wypuszczenie produkcji na konsolę Microsoftu.
Przechodzimy do RTS-a, od którego internet ostatnio aż wrzy i mowa oczywiście o Dune Spice Wars. Od 26 kwietnia mamy możliwość wykupienia giereczki na Steamie w ramach wczesnego dostępu. Dune Spice Wars jest strategią czasu rzeczywistego z wyraźnie zarysowanymi elementami 4X. Ci, co grają w strategię, będą wiedzieli, o co chodzi, a ci, co nie grają, niech się doedukują. Ja musiałem się doedukować, bo nie gram w strategię. No, w każdym razie jest to bardzo takie klasyczne podejście do strategii, jak w sumie przystało na markę Dune'a, która jest, nie wiem czy wiecie, ale jest takim, można powiedzieć, ojcem RTS-ów. Produkcja oparta na licencji Dune, czyli bestsellerowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta, którą mogliśmy widzieć ostatnio w kinach. Za jej opracowanie stoi zespół Shiro Games, mający w swoim portfolio m.in. pokrewne gatunkowo Nordgard. Jej wydaniem zajęła się natomiast posiadająca prawa do marki firma Funcom. Warto dodać, że gra zbiera zatrważająco pozytywne oceny, więc wygląda to na produkcję must play dla wszystkich fanów strategii, zwłaszcza, że jest ona dostępna za jedyne 69,99 na polskim Steamie. Kolejny news od Sony. Jakbym miał konfetti, to bym wyszczelił. Lepiej późno niż wcale. VRR zawita w końcu do konsoli Sony, yeah. Więc radujmy się, cieszmy się, może jakieś brawa, oklaski wrzucę w tle, zobaczę, czy mi się będzie chciało przy montażu, bo naprawdę zasługują. VRR, czyli Variable Refresh Rate, czyli zmienna częstotliwość odświeżania obrazu. W wielkim skrócie chodzi o to, że do tej pory w konsolach Sony mieliśmy zablokowane klatki, zazwyczaj na 30 FPS-ów, przy okazji na przykład PS4, teraz coraz częściej na 60 FPS-ów i w zależności od trybu, czy wybraliśmy jakość, czy wybraliśmy tryb performance, mogliśmy właśnie zmieniać między 30 a 60 FPS-ów. Variable Refresh Rate jest to specjalna opcja odblokowania tych klatek w taki sposób, że nie będzie już sztywno nam trzymała klatek w tym miejscu, tylko pozwoli uwolnić pełną moc z naszej konsoli. Czyli standardowo, jak mieliśmy zablokowane klatki przy 60, a konsola mogła wyciągnąć spokojnie 75, no to zasadniczo była zablokowana software'owo w taki sposób, że mimo wszystko wyświetlała tylko 60. Teraz już tak nie będzie i słuchajcie, efekty są zatrważająco dobre. Jak możemy przeczytać na PlayStation blogu, nowa funkcja VRR automatycznie jest aktywowana, jeżeli wasz odbiornik obsługuje VRR oraz HDMI 2.1, no i ma oczywiście odpowiedni update konsoli. Efekt zastosowania VRR zwłaszcza w grach, które mają specjalny update, daje bardzo dobre wyniki. Możemy zanotować wzrost ilości klatek nawet do 30%, także zasadniczo szczena opada. Wow, w końcu chciałoby się rzec. Tryb ten działa najlepiej w tytułach, które dostały specjalny update do tej funkcjonalności, natomiast jeżeli już tego update'u nie ma, to możemy sforsować używanie trybu w grach, które nie dostały tej łatki. Tam wrażenia już nie są tak spektakularne, jednak notuje się polepszenie płynności, czy też zmniejszenie input laga. Do obszernego testu porównawczego wykorzystanie technologii VRR z tym, co mamy obecnie, macie oczywiście w opisie, a ja tylko dodam, że Sony, dajcie wsparcie dla 1440p. Microsoft ma od 148 lat już to. Ubolewam, bo mam monitor QHD. No, niestety. Sony, why? Czy to takie trudne? Idźmy dalej. Już się zdenerwowałem. No to teraz troszeczkę plotek na temat Nvidii oraz wychodzących kart graficznych, czyli serii 4000. Jeżeli byłeś tym szczęśliwcem i nabyłeś super nowe, super tanie RTX 3090 Ti i zauważyłeś po chwili, że no jednak brakuje ci trochę mocy, no to mamy dla ciebie dobrą wiadomość, gdyż chodzą ploty, że ma wyjść następca Titana. Co za tym idzie, no jakieś są wrzuty, że nawet może mieć TDP rzędu 900 W i 48 GB RAM-u. Kopara opada, jak będzie, zobaczymy. Tak zupełnie serio, to już jest bardzo mało interesujące dla mnie i pewnie dla większości z was. Idąc do rzeczy bardziej przyziemnych, dostępnych dla śmiertelników, to również mamy tutaj listę spekulacyjną co do specyfikacji oraz przewidywalnego release'u całej serii 4000. Jedyne, co mnie nieco zastanawia, to przewidywalna moc, gdzie przykładowy 4080 miałby plasować się na poziomie wyższym niż obecny Core, czyli 3090 Ti, co brzmi wręcz absurdalnie. Choć gdyby tak było, to bym wcale nie narzekał, bo właśnie na 4080 zamierzam polować, więc jakby to miało się okazać prawdą, o Jezusicku, byłbym tak szczęśliwym człowiekiem. Wspaniałych newsów ciąg dalszy. Mamy teraz informacje od Blizzarda na temat wyczekiwanego przez absolutnie wszystkich graczy na tym globie Diablo Immortal. Immortal czy Immortals? Immortal. Immortal. Tak bardzo wyczekuję, że nie jestem pewien, jak
jest nazwa gry. To, że gierka wychodzi 2 czerwca, to być może mieliście okazję już słyszeć, ale być może nie słyszeliście o tym, że gierka ma wyjść jednak nie tylko iOS-a oraz Androida, ale również na peceta. Więc jeżeli twoim zdaniem Diablo 3 nie był wystarczająco słaby, to 2 czerwca będziesz miał okazję przetestować Diablo w jeszcze gorszej prawdopodobnie formie. Zatem jeżeli macie gówniany telefon i martwicie się, że gra może wam jednak nie pójść, to możecie odetchnąć z ulgą. Gra pójdzie na każdym tosterze czy ziemniaku. Bo wymagania to karta graficzna, procesor i pamięć. W zasadzie reszta komponentów niezbędnych do działania komputera wydaje mi się, że też mogą się przydać. Ale w skrócie, jeśli pójdzie wam na przykład Tibia, to to też powinno. Oczywiście pełną listę wymagań macie w opisie filmu. Fajnym aspektem jest to, że gra ma pełen cross-platform, co jest miłym smaczkiem, jeśli ktoś często skacze między graniem pecetowym a mobilnym, to może faktycznie doceni tą produkcję. Warto na sam koniec dodać, że gra na peceta wyjdzie tego samego dnia co na Androidy i iOS-a, natomiast w formie otwartej bety. Skull and Bones, giereczka, o której już bardzo dawno, szczerze mówiąc, zapomniałem i nawet gdzieś słyszałem ploty o tym, jakoby projekt miał zostać zakopany i zawieszony, aż tu nagle pojawia się materiał prezentacyjny z jakiejś wersji testowej, który tak na dobrą sprawę zdradza bardzo wiele. W materiale zobaczymy przeróżne aspekty gry wraz z wytłumaczeniem wielu mechanik. Warto jednak mieć na uwadze, że materiał to wyciek z wewnętrznych testów, dlatego bardzo wiele aspektów może różnić się w finalnym produkcie. Materiał został już kilkukrotnie usunięty przez Ubisoft, ale oczywiście jak grzyby po deszczu powstały re-uploady, więc w dalszym ciągu możecie całość obejrzeć. Link oczywiście umieszczam w opisie. Teraz ciekawa informacja dla wszystkich wielbicieli Game Passa, a w zasadzie może nie informacja, a raczej plotka, która być może stanie się prawdą, no jak to plotki. O, to nie było zbyt odkrywcze. W każdym razie, jesteśmy dalej w temacie Ubisoftu. Otóż wyciekła taka mini ploteczka, która może wskazywać na to, że abonament Ubisoft Plus być może trafi do Game Passa. Plotka ta przyszła z Twittera, gdzie w konwersacji w temacie abonamentu Ubisoftu jeden z użytkowników zapytał, kiedy Ubisoft Plus dołączy do Game Passa, na co holenderski Ubisoft odpisał, że wkrótce. Wpis natomiast został szybko usunięty i pojawiła się wiadomość, że na razie nie mogą ujawniać w tej kwestii żadnych informacji. Tak czy inaczej, ziarno zostało zasiane. A na deserek coś dla fanów Xboxa oraz Bethesdy, czyli Xbox and Bethesda Games Showcase. Transmisja odbędzie się 12 czerwca o godzinie 19. Niestety nie dostaliśmy żadnych sensownych informacji, czego możemy się spodziewać na owym wydarzeniu. Natomiast możemy spekulować, że pojawi się coś w końcu z Starfielda, bądź nowej Forzy, czy może takie moje malutkie marzenie, coś o The Elder Scrolls. No, zobaczymy. Transmisja w każdym razie będzie do obejrzenia we wszystkich popularnych social mediach, jak Facebook, TikTok, czy Twitter, no i naturalnie na Twitch czy YouTube. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie. No i na dziś to już wszystko. Dajcie znać, moi drodzy, jak wam się podobał nowy format, co byście zmienili, co byście być może dodali, co byście wyrzucili i od razu mówię, że zmiana prowadzącego nie wchodzi w grę. Sekcja komentarzy należy do was, dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej oraz co, możecie zostawić łapencję, Makosa się wtedy bardzo cieszy, jak są łapki w górę pod filmem, a to nic nie kosztuje przecież, znowu promocja, znowu za darmo są łapki u mnie na kanale, warto skorzystać, słuchajcie, zdecydowanie polecam. A tymczasem zostało mi życzyć wam zgranego tygodnia. Ej, mówiłem, że będę rżnął od klawiatura, nie? Czy nie mówiłem? Chyba mówiłem. Ja jestem taki, że ja się od razu przyznaję bez bicia chyba. Tak mi się kojarzy. No. Zgranego tygodnia. Fajnie chyba, co? Bo tak zgrany tydzień to taki dobry tydzień w sensie. Jak się wszystko zgrywa, to jest super. No, dobrze im powiedziałeś, że zgranego tygodnia. Zakurzony stół. Dobrze im powiedziałeś. To miło. Ucieszą się. Możesz tak mówić. Co z tego, że klawiatur podobnie się żegna? Co to? Jeden klawiatur może być na internecie? Dobra, ty ma kosów do roboty, bo to jeszcze trzeba zmontować. Cześć.